Lucyna Siemińska, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, z cyklu Ulice. Tamtego dnia Via Dolorosa wyglądała zapewne tak samo. Ludzie łokciami torowali sobie przejście wśród tłumu, przeciskając się w kierunku głośnych nawoływań handlarzy. Odwracali twarze, aby żołnierskie oczy ich nie wypatrzyły, by własnymi nie widzieć krwawych ran, nie widzieć cierpienia tego, który przecież nie zawinił nic. Ponadto tylko, że był. Powiedziałbyś wieża Babel albo pomieszanie z poplątaniem języków, kultur, religii, koloru skóry, pojęć i temperamentu. W piekielnym słońcu każdy miał dość zapachu własnego potu. Upadamy w tym samym miejscu. Krzyż przygniata do ziemi. Jeszcze zdążymy westchnąć za sobą i za całym światem na różanych paciorkach, jak w koronce do miłosierdzia Boga. Zanim dźwigniemy się z kolan, poprawimy cierniową koronę. Pójdziemy dalej ramię w ramię, wspierając krzyż o krzyż. Aż po ostatni oddech, po Golgotę, aż po zmartwychwstanie. Czytał Bogdan Dmowski.